On miał taki sznurek do siebie przymocowany, więc oni go jakby uczyli, jak wychodzić i jak wchodzić. I ja było bardzo przykre, jak to widziałam. So, you know, we're not doing too bad. U nas nie jest aż tak źle. So at the party, there was like 1,000 people, and there was a hall maybe 50 times larger than the Zendo, and people would all come rushing at Sanzini. I tam było około 1000 osób i na tej imprezie na Sansanima. I był właśnie taki, ten pokój był, ten, ta sala była większa niż Zendo, czy niż ta sala około 50 razy. I te wszystkie osoby, 1000 osób jakby w jednym czasie próbowały wejść do tej sali. It sounds like we get a bite of food maybe. He would rush back at them and there would be these huge lines of people moving through him. I na przykład Sansanim brał gryza czegoś, potem to odkładał i tam były takie dwie kolejki ludzi, które jakby czekały do niego. They were waiting to meet him? Yeah, to meet him. Mm-hmm. Były takie dwie długie kolejki ludzi, którzy chcieli się z nim spotkać. So Mama goes on and I, we got up in a high place, a quiet high place, and just watched. Ja i Maha Gosananda jakby mieliśmy takie szczęście, ukryliśmy się w takim miejscu wysoko i mogliśmy to wszystko obserwować z góry. So I want to share you my observation of especially in America how Dharma is going. And I don't think it's going very well. Chciałbym się podzielić z wami swoją obserwacją na temat darmy w Ameryce. Wydaje mi się, że nie jest z nią aż tak dobrze. I've seen these are all different kinds of lineages. I've seen someone in the Midwest, small town, a Roshi giving up his house, his temple. Widziałem różne rzeczy, na przykład taki Roshi z małego miasta w Ameryce, z Midwest, z zachodu, który musiał oddać swój dom. And I've met other Roshis that I said, you know, sometime maybe you have to leave the house. Because this Roshi is expecting, he's in Mexico City, everyone to come to him. I on jakby ten Roshi oczekiwał, że ludzie będą do niego przychodzić. I Roshi, nasz Roshi mu powiedział, wiesz co, czasem być może jest tak, że ty musisz wyjść ze swojego domu, Roshis are not perfect people. Rosiowie to nie są idealni ludzie. So, you know, it breaks my heart when someone, he's like advertising on the internet, to please take my temple. Any lineage. It breaks my heart when I see that. To złamało moje serce, kiedy widziałem w gazecie ogłoszenie oddam swoją świątynię komukolwiek. And I've seen a woman, a Roshi, and she was doing a Jukai ceremony. Her bell was this big. Widziałem taką nauczycielkę Roshi, jak dawała, udzielała wskazań, tak, w ceremoniach Dziuka, i to jej dzwoneczek był taki malutki. I've seen in France, they did a Hosen Shiki, the bell was that big. We Francji, kiedy odbywała się ceremonia Hosen Shiki, to też ten dzwoneczek był taki malutki. You know, we can accept, okay, but I think there's a limit. How come your bell is that big? Jeżeli możemy to akceptować, ale no jest jakaś granica. What? Jak to jest możliwe, że ten dzwoneczek jest taki malutki? What? Co się stało? You know? I mean, we started with no money at all. So did Santini. No money. My zaczynaliśmy bez pieniędzy. Tak samo de Sensei nie zaczynał bez pieniędzy. So, when temples get big, they become corporations and organizations.
Kiedy świątynie stają się bardzo duże, to wtedy zamieniają się w korporacje i organizacje. They become like universities. Stają się uniwersytetami. And I really dislike people who have the idea that the teacher does not live in the temple. Ja naprawdę nie lubię tej idei, tego pomysłu, że nauczyciel ma nie żyć w świątyni. So in one place in California, Spirit Rock, no teacher lives there. W takim miejscu w Kalifornii, które się nazywa Spirit Rock, nie ma żadnego nauczyciela. But I'm from the old tradition. When you go to a temple, the fragrance, the feeling of the whole temple is the teacher. That's the pillar. And that's why people go there. W świątyniach to, co jest jakby zapachem świątyni, to jest właśnie ta obecność nauczyciela i właśnie dlatego ludzie tam przychodzą. So just as fast as something comes up or is born, it also just as fast as it can die. Czyli tak szybko, jak coś się narodziło czy pojawiło, to tak szybko też może odejść. And even in transition from one generation to the next. I też właśnie w takim jakby przejściu z jednego pokolenia do drugiego pokolenia. So we really have to try our best. Więc musimy się bardzo starać. I mentioned something to you, like we are going to build the temple. Wspomniałem wam, że będziemy, że budujemy świątynię. We started. We moved on to the land as 1973. 1973 jakby wprowadziliśmy się na tą ziemię. That was 2 years after Suzuki Roshi died. To było 2 lata po tym, jak zmarł Suzuki Roshi. So that's almost 40. That's about 44 years now. To już 44 lata. And in those days, the government was different. So you could build a small house, and there was no problem. Można było po prostu zbudować taki mały dom i nie było żadnych problemów. But now we want to stay. We have the different government people, different people in the government now. A teraz, ponieważ są inni ludzie w rządzie. And we want to stay for the next 300 years. I chcielibyśmy zostać tam na tej ziemi już za 300 lat. That's how we should think. Tak powinniśmy myśleć. Not just think, believe it. Nie tylko myśleć, ale też wierzyć. But basically it all comes from your practice. How you practice. What do you believe in? To wszystko pochodzi z tego, w co w swojej praktyki, z tego, w co wierzysz. What are you willing to give up or risk? Co jesteś w stanie oddać albo zaryzykować? It comes down to your courage. To chodzi o twoją odwagę. Your quest. Twoją podróż. I don't know if people have quest anymore. They're so preoccupied. Ludzie już nie mają, nie mają tego pragnienia, żeby wyruszać w podróż, tak na poszukiwanie, są tacy zajęci. I'm speaking in America, maybe it's the same in Europe, I don't know. But the word entertainment preoccupies everybody, everywhere. Nie wiem, czy to jest też jakby aktualne w Europie, ale w Ameryce jest tak, że to słowo rozrywka, jakby to jest takie bardzo zajmujące dla wszystkich, tak jest ważne. So, I think it's so bad that people can have to look inside. That's my feeling. Myślę, że będzie aż tak źle na świecie, że ludzie będą musieli zacząć wglądać w siebie. Because with your app, or Shinko and I just bought a cell phone. Ja i Shinko właśnie kupiliśmy komórkę. But only for like emergency. Ale tylko jakby na takie, wiecie, w razie wypadku, znaczy emergency. W innych sprawach. That piece of technology will not save your life. Or maybe it will in emergency. Ale jakby ta technologia jakby nie uratuje twojego życia, tylko w przypadkach takich alarmowych. But you know what I mean. It can't help you live
good life. Jakby smartfon nie pomoże ci w tym, żeby wieść dobre życie. A good life, a good death. Żeby dobrze żyć i dobrze umrzeć. In that another gathering, De Sanzanin would always like be in the center, and he would, you do this, you do that, you do that. And then he came to Mahakosnanda, and you? And Mahakosnanda ran to him and hugged him. Good action. De Sanzanin had takich różnych spotkaniach. What can you do with some rubs to you and hugs you? Lubił mówić takim właśnie różnym ludziom, a ty zrobiłeś to, a ty zrobiłeś to, a ty nie zrobiłeś tego. I kiedyś, jak była taka sytuacja, to właśnie Mahakosnanda podbiegł do De Sanzanina i go przytulił. I on właśnie powiedział, dobre, good action, tak, dobre działanie. I Roshi komentuje, no co można zrobić, jakby, tak, co można innego zrobić, jeżeli ktoś przychodzi do ciebie i się do ciebie przytula. Yeah, there's actually a tremendous, tremendous amount of history and tradition and quest and risky, and that the Dharma came to Poland or came to America. Za przybyciem Dharmy do Polski czy do Ameryki kryje się bardzo dużo jakby wysiłku, pracy, ryzyka. And in some way, many teachers risk their lives. W pewnym sensie niektórzy nauczyciele ryzykowali swoim życiem. And we should be aware of it, you know, how it came to us. Powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, jak ona do nas przyszła. How they sacrificed their lives or died for us. To, że niektórzy z nich poświęcili swoje życie albo umarli dla nas. So I encourage everyone, each and every one of us here, to really see what is the practice for you. Where's your quest? Więc zachęcam was, każdego z was osobna, żebyście jakby zadali sobie to pytanie, gdzie jest wasza praktyka, jaka jest wasza podróż, tak? Jakie jest wasze poszukiwanie? Yeah, this is not entertainment. To nie chodzi o rozrywkę. This is the real thing. To jest coś prawdziwego. In America, maybe in Europe too, mindfulness is taking because it's easier. It comes from the Theravada tradition. Mindfulness, insight, shamatha, vipassana. Mm-hmm. But mindfulness has no insight. Mm-hmm. Is it true? Mindfulness leads you to insight. Your awakening, your liberation. Nie wiem, jak to jest w Europie, ale w Ameryce jakby mindfulness staje się taki bardzo popularny, ponieważ jest łatwiejszy. Mindfulness pochodzi z tradycji Theravady i jakby mindfulness powinien prowadzić cię do wglądu. No właśnie, że w tej tradycji, tak, jest właśnie obok mindfulnessu, obok uważności jest So most people enjoy a fake jewel. A ponieważ właśnie w tym ruchu mindfulness nie ma, tak, tego wglądu. I dlatego ludzie jakby zadowalają się takim udawanym klejnotem, fałszywym klejnotem. And most people, it's really sad to say, become satisfied with the fake jewel. I smutno mi to powiedzieć, ale większość ludzi czuje się usatysfakcjonowana, ciesząc się tym takim oszukanym klejnotem. And there are few people that know that it's fake. Ale jest niewiele osób, które wiedzą, że to jest fałszywy klejnot. So they go, those people go against the current. I ci ludzie udają się jakby w przeciwną stronę nurtu.
Anyway, maybe I'm saying too much. Być może mówię zbyt dużo. We can open for question if you like. Możemy teraz otworzyć przestrzeń na pytanie. This is the worst part. To jest ta najgorsza część. Everyone understands? Everyone doesn't understand. Czy wszyscy rozumieją? Nikt nie rozumie. So what would you say to these mindfulness people? What is the insight they need? What insight is? What is the insight they need, they lack? The mindfulness people? Yeah. I don't say anything to them. Okay, then I'm asking you, what is the insight? The insight is wisdom, compassion. That's and freedom from suffering and fear, liberation. That's the insight. Więc pytanie było, co byś powiedział tym ludziom o mindfulnessu na temat wglądu? I Roshi mówi, że no nic by nie powiedział, więc pytanie było, a to jaki jest ten wgląd, to co to jest ten wgląd? I Roshi mówi, według ciebie, Roshi mówi, że wgląd to jest mądrość i współczucie i wolność od cierpienia. Can you say your name, please? Elizabeth.